Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w filmiku chciałam Wam przedstawić trzy produkty i będą to bazy pod cienie. Muszę Wam przypomnieć, że mam powiekę opadającą, problematyczną, na której cienie nie utrzymywały się długo. Już po 2-3 godzinach zbierały się w załamaniu. I szukałam takiego produktu, który spełniałby moje oczekiwania, który przedłużyłby długość, trwałość tych cieni na powiece. Trzy takie produkty, o których chciałabym Wam powiedzieć troszeczkę więcej. I to są tak. Baza z Avonu, Dax Cosmetics Kashmir i w tej tubce czarnej baza z Inglota. Chciałam je troszeczkę porównać cenowo, objętościowo i chciałam Wam przedstawić, jakie mają opinie również na wizażu. Zacznę może od tej najmniejszej bazy z Avonu. Jest to baza, która ma 3 gramy tylko pojemności i cena około 10 zł w promocji, a te promocje bywają bardzo często. Co tutaj producent nam obiecuje? Baza ta przedłuża trwałość cieni, zapobiega zbieraniu się ich w załamaniu powieki, nadaje powiece gładki, matowy odcień, odpowiednia dla każdego odcienia skóry. I to jest prawda. Wszystko, co tutaj w tej chwili przeczytałam, to sprawdza u mnie się w 100%. Na wizażu ta baza ma bardzo dobrą właśnie opinię. Na 5 gwiazdek ma przyznane 4,2. Także ocena dosyć wysoka. Baza ma kolor taki kremowy, cielisty. Jak się wyjmuje, wiecie, palcem, może nie jest to za bardzo wygodne, ponieważ słoiczek jest bardzo malutki, ale można sobie poradzić. Rozciera się bardzo dobrze. Jest to konsystencja tak jakby takiego cięższego podkładu, ale ta baza tak jakby nie zastyga na powiece i nie robi nam się jakaś taka skorupa. Rozumiecie, o co chodzi? Ona bardzo dobrze właśnie się rozprowadza. Jest taka kremowa, ale taka troszeczkę cięższa. Bardzo fajna baza. To jest moje jakieś trzecie opakowanie i pewnie będę do niego wracała. Druga baza to jest Dax Cosmetics Kashmir, utrwalająca baza pod cienie. I ten pojemniczek już ma większą zawartość, bo produktu jest 7 gramów. I tak, co tutaj właśnie producent nam obiecuje? Że jest to kaszmirowa baza pod cienie o neutralnym, cielistym kolorze i delikatnej, kremowej konsystencji. Przedłuża trwałość cieni aż do 15 godzin i wygładza naszą powiekę. I to jest prawda. Rzeczywiście ta baza również spełnia właśnie wszystkie te warunki. Cena tej bazy to jest w cenie promocyjnej 15 zł. Tak na co dzień chyba kosztuje około 22 zł. Ja zawsze również kupuję na promocji, żeby po prostu zaoszczędzić. I co można porównać z tą bazą z Avonu? Że słoiczek jest oczywiście większy i na plus jest to, że powierzchnia, z której się nabiera bazę, jest oczywiście większa. I jest to baza, która po posmarowaniu jest tak jakby cielista i bezbarwna, troszeczkę satynowa, tak jakby lekki satynowy miała połysk. Fajnie wygląda, ale nie nadaje koloru. Nie nadaje koloru powiece. Bardzo dobra baza i na wizażu na 5 gwiazdek ma 4 gwiazdki. Również uważam, że jest to dobra ocena. Trzecia baza jest to baza z Inglota i ona ma już 10 ml pojemności. Cena tej bazy to jest 49 zł na stoiskach Inglota lub w sklepach internetowych Inglota. I ta baza, co od razu rzuca nam się w oczy,
różni się tym od tych dwóch pozostałych, że ma taką fajną tubeczkę. Jest to tubka taka plastikowa, zakręcana i tutaj ma taki aplikatorek. Możemy wycisnąć z niej, z tej tubki tyle produktu, ile potrzebujemy bez jakiegoś większego problemu. Zakręcamy, żeby nam nie wysychała i ten produkt świetnie się również rozprowadza, jest bardzo delikatny. I co producent nam obiecuje? Że baza ta przedłuża trwałość, wzmacnia kolor cieni, dopasowuje się do kolorytu skóry i doskonale się rozprowadza. Również wszystko to się zgadza. I na wizażu na 5 gwiazdek ma 4,9 gwiazdki. Także jest to bardzo, bardzo wysoka nota i ja uważam, że rzeczywiście ta baza zasługuje na taką wysoką notę. Ona jest właściwie najdroższą bazą z tych, które mam, ale jest niesamowicie wydajna. Jest, sunie po skórze jak masełko i naprawdę Wam z czystym sercem ją polecam. Co chciałam powiedzieć jeszcze na temat baz. Nie wystarczy, że mamy dobre bazy i napaćkamy je na powiekę i zaraz nałożymy jakiś cień. Ważne jest, aby bazę rozprowadzić bardzo równomiernie i w bardzo minimalnej ilości. Bierzemy minimalną ilość i dokładnie rozprowadzamy na całej powiece, żeby nie było różnych zgrubień i jakichś nierówności. Później, po takim rozprowadzeniu bazy, musimy pamiętać, żeby ją doskonale tak zagruntować i utrwalić. I do tego ja stosuję jakiś taki neutralny, jasny kolor cienia lub stosuję również jakiś puder, ale przeważnie jest to cień. Gdy dobrze już tą bazę jakby tak zagruntujemy, wtedy wszystkie cienie świetnie nam się blendują. I należy pamiętać, że cienie również rozprowadzamy w minimalnych ilościach. Blendujemy pędzelkiem do blendowania, rozcieramy, żeby żadna większa ilość nie mogła nam się zbierać po prostu w załamaniach. I gdy mamy dobrą bazę, dobrze ją rozprowadzimy, dobrze ją zagruntujemy i później jeszcze dobrze zblendujemy cienie, to gwarantowane, że taki cień utrzyma się nam przez cały dzień do wieczora, a jak jesteśmy gdzieś na jakiejś imprezie nocnej, to i przez całą noc.